Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Wiem, że kilkoro z Was czekało już na ten film od pewnego czasu, a mianowicie film o korektorach pod oczy. Słuchajcie, myślę, że większość z Was się ze mną zgodzi, że w pewnym wieku znaleźć dobry korektor pod oczy to jest nie lada wyzwanie. Mówi się o tym, że wiele osób, wiele kobiet szuka swojego perfekcyjnego podkładu do twarzy, takiego świętego grala, który będzie się sprawdzał w każdej, w każdych okolicznościach. Natomiast mi się wydaje, że znalezienie dobrego podkładu nie jest wcale takie trudne, przynajmniej ja nie mam z tym problemu. Znam wiele podkładów czy kremów BB, które się dobrze sprawdzają na mojej skórze i jakoś nie przychodzi mi z większym trudem znalezienie takiego, z którego naprawdę byłabym bardzo zadowolona. Natomiast jeśli chodzi o korektor, to tutaj sprawa ma się zupełnie inaczej. Niestety większość dziewczyn na YouTubie, które testuje różnego rodzaju korektory pod oczy, są to osoby młode. I nawet jeżeli mają skórę suchą, przesuszającą się w okolicach oczu, to ona się ma nijak do skóry, która jest dojrzała i sucha. I mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, jeżeli jesteście gdzieś tam w podobnym wieku do mojego, bo sucha skóra to jest jedna sprawa, ale dojrzała skóra to już jest zupełnie coś innego. Słuchajcie, ja przetestowałam tych korektorów kilka, nie mówię, że w całym swoim życiu, bo w całym swoim życiu to podejrzewam, że i kilkadziesiąt, ale w ostatnim czasie przyniosłam tutaj siedem. Siedem, które mi się, powiedzmy, że dobrze sprawdzają. Od razu Wam powiem, że żaden z nich nie jest idealny i każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Nie wiem, czy istnieje produkt, który rzeczywiście zadowoliłby mnie w 100%, ale te, które mam, powiedzmy, że sprawdzają się całkiem przyzwoicie. Słuchajcie, ja przez dłuższy czas w ogóle nie używałam korektora pod oczy. W momencie, kiedy moja skóra właśnie widoczne na niej były już takie pierwsza taka siateczka drobnych linii, zmarszczek i do tego jeszcze sucha jak zawsze, jak przez całe życie. W pewnym momencie przestałam w ogóle używać korektorów. Nawet jak zaczęłam kręcić filmy na YouTube i makijaże, to nie używałam korektorów, dlatego że takiego po prostu nie znalazłam, który wyglądałby pod moimi oczami dobrze. I później... Później znalazłam jeden. Znalazłam jeden, który przez kilka lat używałam, tylko ten jeden konkretnie, zaraz Wam powiem jaki, ale na pewno się domyślacie. Natomiast ostatnio zaczęłam szukać alternatywy z kilku powodów. Między innymi dlatego, że ten, o którym zaraz Wam powiem, to jest produkt koreański. W związku z tym on też nie jest zawsze dostępny. Nie wiadomo, kiedy zostanie wycofany, bo wiecie, tam to się wszystko zmienia szybko, jak w kalejdoskopie. Mało tego, nie jestem przekonana, czy jest to firma cruelty free, czy nie. W związku z tym szukałam innych odpowiedników z firm właśnie cruelty free. Niestety nie znalazłam żadnego, który byłby tak dobry jak ten, ale znalazłam, powiedzmy, dwa podobne. Słuchajcie, zanim Wam jeszcze zacznę opowiadać o tych konkretnych korektorach, to czego ja oczekuję od korektora? Oczekuję przede wszystkim tego, że nie będzie mojej skóry pod oczami wysuszał. To jest dla mnie priorytet. Krycie, jak gdyby, stawiam zupełnie na drugim, czy nawet na trzecim planie. Przede wszystkim on ma mojej skóry nie wysuszać, dlatego że sucha skóra pod okiem wygląda na dużo starszą niż jest w rzeczywistości. Wygląda nieostetycznie, po prostu dodaje nam lat. Także ja szukam takiego korektora, który byłby tą skórę nie wysuszał, a w najlepszym przypadku, żeby ją jeszcze dodatkowo nawilżał. Tak jak mówię, krycie stawiam na drugim planie, dlatego że ja nie mam jako takich sińców pod oczami, nie mam zbyt dużo do przykrycia. Oczywiście delikatne popękane naczynka i delikatne zasinienie jest, ale nie mam takich konkretnych sińców pod oczami. Co ja natomiast mam, to mam opuchnięcie, mam tak zwane worki, które same z siebie rzucają jak gdyby cień pod samym sobą i to czasami, co tu widać, taką podkówkę, to nie tyle jest siniec, co cień rzucany przez ten worek. Nie wiem, jak to inaczej opisać. I niestety tego żadnym korektorem o nawet największym kryciu nie jestem w stanie zakryć, dlatego że jest to faktura, jest to wybrzuszenie, a nie jako taki defekt kolorystyczny. Dlatego ja szukam takiego korektora, który by mi delikatnie tą okolicę pod okiem ujednolicił, rozświetlił, rozjaśnił, ale przede wszystkim, żeby jej nie przesuszył, a w najlepszym przypadku właśnie jeszcze nawilżył. Słuchajcie, i korektor, który się sprawdza... Aha, i jeszcze jedna uwaga, ja korektorów pod oczami nie pudruję, żadnych. Wiem, że wiele osób, i to nawet widzę na YouTubie, dziewczyny w moim wieku, czy nawet starsze, nakładają puder na korektor, ja tego nie robię. I nawet nie testuję pudrów, które lubię używać do twarzy, nawet ich nie testuję pod okiem, dlatego że ja już z góry wiem, że to się nie sprawdzi. Każdy jeden puder pod moim okiem będzie dodatkowo tą skórę wysuszał, będzie dodatkowo...
uwidacznią zmarszczki, linie i po prostu nie wygląda to dobrze. Także ja korektora pod okiem nie pudruję, nawet jeżeli on mi się delikatnie gdzieś tam rusza pod tym okiem, zbiera się gdzieś w zmarszczkach, to wolę go w ciągu dnia przyklepać, rozklepać dodatkowo palcem i tak zostawić, niż go przypudrowywać, bo po prostu wiem, że to wygląda źle. Także takie... Tak, tyle jeśli chodzi o słowo wstępu, już przechodzimy do rzeczy. I zaczynam od tych najlepszych, które najlepiej się u mnie sprawdzają, czyli od tego konkretnie, czyli Skin Food. Jest to korektor, to jest moje chyba trzecie opakowanie, jest to korektor, którego ja używam już od kilku lat. On występuje w dwóch odcieniach i nie pamiętam, czy to jest 10 i 11, czy jakoś tak. Ja mam w każdym razie ten jaśniejszy. Firma Skin Food to jest firma koreańska. Korektor, jak widzicie, przychodzi do nas w takim słoiczku i my tu mam chyba 10 ml, o ile ja się nie mylę. Nigdzie w tej chwili nie widzę nic tutaj, znaczy opisy są, ale nie po angielsku. Ale wydaje mi się, że to jest 10 ml. Ten słoiczek jest dosyć sporo, no oczywiście jest tutaj, wiecie, zagłębienie, także to nie jest pełne opakowanie, ale mimo wszystko jest tutaj dosyć dużo produktu i mówię, słoiczek jest dosyć spory. Ja nagrałam przebitki tych korektorów, jakie nakładam, jak one wyglądają pod okiem, także będę je gdzieś tutaj po drodze wklejać. Słuchajcie, to jest korektor, który ma odcień taki brzoskwiniowy, zresztą on się tak nazywa Salmon Dark Circle Concealer Cream. I on właśnie jest taki brzoskwiniowy. Ten kolor mi się bardzo podoba, dlatego że ten kolor delikatnie właśnie rozświetla i tak jakby dodaje życia już przez sam kolor, a nie tylko przez to nawilżenie. Także bardzo mi się ten kolor podoba. Konsystencja tego to jest właśnie taki krem, nie powiedziałabym, raczej to jest taki balsam, to jest raczej takie masełko. On jest dosyć miękki i jego można jakby nabrać na palec, ale on jest taki bardziej bym może powiedziała, że to jest pasta, a nie masełko, ale on jednocześnie w dotyku się rozpuszcza, roztapia się, ale też nie roztapia się tak jak masło. Raczej bym powiedziała, że jest to taki bardzo, bardzo gęsty krem na pograniczu pasty, który właśnie w kontakcie ze skórą delikatnie się rozpuszcza i robi się taki właśnie bardziej masełkowaty. Wiem, że mówię zupełnie nie do rzeczy, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jest to coś bardzo, bardzo gęstego, ale jednocześnie pod wpływem kontaktu ze skórą się rozpuszcza. Jest to korektor, dlaczego on mi się tak bardzo podoba? Dlatego, że on daje mi właśnie takie fajne rozświetlenie pod okiem, delikatne krycie. On nie daje 100% krycia, to nie jest taki full coverage, to jest raczej coś takiego średnie, lekkie bym powiedziała. Raczej działa na zasadzie wyrównania kolorytu, takiego rozświetlenia niż jakiegokolwiek kamuflażu. Jest to również korektor, który jest przez cały czas pod tym okiem jak gdyby mokry, jak gdyby taki tłusty. On też powoduje delikatne błyszczenie się pod tym okiem, co oczywiście może się komuś podobać, może nie. Mi osobiście taki efekt się podoba, takiego delikatnego połysku pod tym okiem, dlatego że dla mnie to wygląda jak rozświetlona skóra, jak po prostu zdrowa, rozświetlona skóra. Mnie to w żaden sposób nie razi. Ja nie rozumiem, dlaczego wszystkie korektory pod okiem muszą być matowe. Mi się ten efekt rozświetlenia podoba. Mało tego, przez to, że on pod tą skórą przez cały czas jest właśnie taki mokry, lekko tłusty, on bardzo fajnie tą skórę nawilża, albo może, powinnam powiedzieć, nie pozwala jej wyschnąć. On tworzy taką dodatkową warstwę ochronną na tej skórze, która powoduje, że ta skóra po prostu nie wysycha. On się dosyć ładnie utrzymuje na skórze. Ja nie zauważyłam, żeby on... Znaczy tak, on mi się delikatnie zbiera w zmarszczkach, ale robi to tylko raz. Ja go wtedy doklepuję i potem jak gdyby drugi raz już tego zbierania nie widzę. W ciągu dnia również nie widzę, żeby on gdzieś mi szczególnie migrował pod tym okiem, gdzieś tam się zbierał. Nie widzę też, żeby się ścierał, natomiast zauważyłam, że on w ciągu dnia jak gdyby tak znika. Nie wiem, czy on się wchłania, czy on się w taki równomierny sposób wyciera. Nie wiem, co się z nim dzieje, ale jak gdyby delikatnie znika spod tego oka. I dzięki temu ja w ciągu dnia mogę go dołożyć i mogę to zrobić zupełnie bezkarnie. Mogę go w ciągu dnia dołożyć, na przykład po powrocie z pracy, kiedy chcę jeszcze dalej dobrze wyglądać przez resztę dnia. Mogę delikatnie ten korektor dołożyć i jak gdyby rozjaśniam, znowu rozświetlam to oko, nie robi mi się żadne ciastko, nie czuję, że dokładam jeden produkt na drugi, tylko tak jakby to wygląda zupełnie odświeżone, tak jakby to było zupełnie położone za ten pierwszy raz.
Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu jest to taki produkt, który można bezkarnie w ciągu dnia dokładać, nawet jeżeli już mieliśmy wcześniej nałożone, nawet jeżeli gdzieś tam trochę pudru się dostało, czy rozświetlacza i tak dalej, możemy dodatkowo ten korektor w ciągu dnia nałożyć i nie robi się żadne ciastko, no nie wiem, po prostu wygląda tak, jakby to miało być zrobione za tym pierwszym razem. Co jeszcze z takich informacji, to to, że te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam, mogą też stwarzać problem. Chodzi mi o to, że to nadmierne błyszczenie, czy nadmierne, to delikatne moim zdaniem błyszczenie się tego korektora pod okiem powoduje, że efekt ten jest bardziej uwidoczniony na zdjęciach czy na filmach. Dlatego ja staram się pamiętać o tym, żeby jednak tego korektora nie używać, kiedy kręcę filmy, kiedy robię sobie zdjęcia, bo jednak ten połysk pod okiem uchwycony na okiem kamery powoduje, że moje worki jakby pod oczami są bardziej uwypuklone, uwidocznione, także on niezbyt dobrze wygląda na zdjęciach czy na filmach, także staram się też o tym pamiętać. Druga sprawa to jest taka, że przez to, że on jest taki właśnie mokry, tłusty pod tym okiem, może powodować delikatne rozmazywanie się makijażu czy też maskary na dolnej powiece. Z górną powieką nic się nie dzieje, bo on tutaj nie migruje mi na całą powiekę, ale właśnie jeżeli nałożę sobie maskarę na dolną powiekę czy nawet cień, to on bardzo często się albo rozmarzy, albo się jakoś, nie wiem, stopi z tym korektorem i wszystko tutaj się po prostu zamarzy, dlatego że to część tego korektora pod tym okiem jest wciąż taka, wiecie, delikatnie tłusta i lepka, także jakikolwiek makijaż położony na dolną powiekę na pewno zostanie w krótkim czasie zrujnowany. Przez to, że on jest właśnie taki wciąż tłusty i mokry, też nie mogę powiedzieć, żeby to był korektor bardzo mocno trwały. I dlatego stąd mówię, że fajnie się go w ciągu dnia nakłada. Także tak jak mówię, nie jest to korektor doskonały, ma z pewnością jakieś tam swoje wady, ale dla mnie jest to korektor najbardziej zbliżony do ideału, dlatego że ja absolutnie nie czuję w ciągu dnia jakiegokolwiek wysuszenia, czuję się bardzo komfortowo, nie mam stuprocentowo przykrytych sińców pod oczami, ale skóra wygląda pod okiem na wypoczętą, rozświetloną. Nie wiem, dla mnie to jest najlepszy korektor, jaki ja znalazłam do tej pory i pomimo, że wiem, że to nie jest firma Cruelty Free, a raczej mam takie podejrzenia, to mimo wszystko ten korektor zakupię ponownie i ponownie i ponownie, dopóki on będzie tylko w sprzedaży, w produkcji, dlatego że ja chociaż szukam, to nie znajduję dla niego alternatywy. Żaden nie jest aż tak dobry jak ten. Także ten Wam polecam najbardziej ze wszystkich. Ja kupuję na eBay, ale jestem przekonana, że jest dostępny i na Yolse, i na Stylevana, i podejrzewam, że też na Yesta, dlatego że Skinfood to jest bardzo popularna marka koreańska i wszędzie tam, gdzie są kosmetyki koreańskie, ten korektor również powinien być. Tak jak mówię, on przychodzi w dwóch kolorach, ja tego ciemniejszego nigdy nie miałam, zawsze kupuję ten jaśniejszy, ale nie sądzę, żeby jakaś tam wielka była różnica w kolorach w tych korektorów. One na zdjęciach trochę tam wyglądają inaczej, ale nie wiem, czy jest... Jest to jakaś tam, wiecie, bardzo istotna różnica. Jeśli chodzi o cenę, to cena tego pudełeczka to jest, ja przynajmniej na eBay płacę około 10 funtów, przy czym mówię, mając nawet jeden i tylko jeden, używając przez dzień w dzień, mi to opakowanie starcza na ponad rok. Także bardzo wydajna rzecz i moim zdaniem niedroga. Kolejny korektor, po który sięgnęłam w poszukiwaniu właśnie zastępstwa, to jest Becca. Na pewno już słyszeliście, że Becca się zamyka mniej więcej we wrześniu, także fajnie, że znalazłam coś, co wiem, że już lada chwila przestanie być dostępne na rynku, ale być może jeszcze uda Wam się gdzieś to dorwać, także... Warto wypróbować, być może teraz Becca też będzie miała różne tam, wiecie, wyprzedaże, promocje, no bo ten towar musi do jakiegoś tam momentu zniknąć, więc możliwe, że będzie można trafić na jakieś wyprzedaże. Co to jest? To jest Becca Under Eye Brightening Corrector. Nie wiem, dlaczego wcześniej nigdy po to nie sięgnęłam, dlatego że on i samym opakowaniem i wyglądem wygląda bardzo obiecująco i bardzo podobnie do tego Skinfood. Kolorystycznie się trochę różni. Nie wiem, czy będę w stanie Wam pokazać. Skinfood jest zdecydowanie bardziej brzoskwiniowy, a Becca jest bardziej różowa. Tak można to obrazowo przedstawić. Ten
właśnie ten, dokładnie tak jak powiedziałam, ten jest bardziej brzoskwiniowy, beka jest bardziej różowa. W konsystencji, patrząc na same opakowania, wyglądają bardzo podobnie, natomiast beka jest zdecydowanie twardsza, bardziej przypomina konsystencję masła niż kremu czy pasty. Jej nie można nabrać na palec, ja tym palcem można tylko jeździć jak gdyby po tym produkcie i go rozpuszczać, niż go jakoś tak nabrać. I też ona jest dużo jak gdyby jaśniejsza od tego ze Skin Food. Mam nadzieję, że to będzie widać tutaj na tych swatchach. Tutaj jest Skin Food, a tutaj jest beka. Mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze, że jest ona dużo, dużo jaśniejsza od tego ze Skin Food i to pod okiem też jest widoczne. Jeżeli macie ciemniejsze karnacje, ciemniejsze niż moja, może się okazać, że ta beka będzie dla Was trochę za jasna, bo ona jednak, zresztą jak sama nazwa wskazuje, to jest brightening i ona ma dawać takie rozświetlenie, rozjaśnienie i rzeczywiście to robi, dlatego że, mówię, jest dosyć jasna, ale jest to taki wciąż róż, dzięki temu ona również bardzo ładnie to spojrzenie rozświetla, nie tyle rozjaśnia skórę, gdyby to był jasny beż czy żółty jakiś, to on by to tą skórę rozjaśniał, a tutaj mamy ten efekt właśnie takiego rozświetlenia dzięki temu, że jest to kolor jednak różowy, a nie beżowy. Tak jak mówię, konsystencja jest bardzo podobna, chociaż przez to, że ona jest twardsza, nakłada się jak gdyby cieńszą warstwą. Ten ze Skin Food można nałożyć tak dosyć bogato, natomiast to zawsze będzie się nakładać taką cienką warstwą i będzie się bardziej jak gdyby na tym oku jak gdyby tak rozpuszczać niż ten ze Skin Food. Również mimo wszystko beka daje dużo, dużo mniej krycia. Ona ładnie to oko rozświetla, ładnie ten koloryt ujednolica. Natomiast jeśli chodzi o krycie, to mam wrażenie, że jest tego krycia dużo, dużo mniej. Producent mówi, że to jest korektor, brightening korektor, a nie tyle concealer, więc ona ma działać trochę na innej zasadzie. Ma działać na zasadzie korekty koloru, a nie tyle takiego kamuflażu. I myślę, że tak też trzeba to brać to też pod uwagę, że właśnie tutaj nie tyle chodzi o to krycie jako takie, co właśnie o taką korektę koloru. I ja myślę, że ten produkt dobrze się w tej kwestii sprawdza. Również jeśli chodzi o konsystencję, daje to poczucie nawilżenia. Nie aż tak bardzo jak Skin Food, dlatego że nakłada się cieńszą warstwą, jak gdyby szybciej się wchłania, ale mimo wszystko daje poczucie komfortu pod tym okiem i również nie powoduje żadnego wysuszenia. Nie wiem, czy daje takie same nawilżenie jak ze ten Skin Food, ale na pewno nie powoduje żadnego absolutnie wysuszenia tej strefy pod okiem. Producent mówi, że można to, ten produkt też stosować jak gdyby pod inny, czyli nakładamy, znaczy nie wiem, czy to mówi producent, czy to też ja gdzieś może tam wyczytałam, czyli możemy to stosować w ten sposób, że nakładamy bekę jako pierwszą warstwę na zasadzie właśnie takiej korekty koloru i dodatkowego nawilżenia i na to nakładamy inny korektor już właściwy, który ma nam przykryć ewentualne sińce. I rzeczywiście ta metoda się bardzo dobrze sprawdza, dlatego że tak jak mówię, to jest jednak tłuste masełko i jednak daje jakąś taką warstwę ochronną tej skórze i nie pozwala tej skórze wysychać, delikatnie ją nawilża i jak na wierzch położymy korektor, to znaczy już właściwie ten concealer, to wtedy on nie będzie powodował takiego wysuszenia pod tym okiem, będzie też ładniej wyglądał, ładniej się rozprowadzał, bo będzie miał tą tłustą warstwę pod spodem, także moim zdaniem to jest taki produkt, który fajnie się sprawdza solo, jeżeli macie jasne karnacje, niewiele do zakrycia, a chcecie właśnie takiego rozświetlenia spojrzenia, lub też fajnie się sprawdza właśnie pod inny korektor, jeżeli większość korektorów jest dla Was zbyt wysuszająca, zbyt obciążająca, to właśnie ten produkt będzie fajnie działał pod spodem jako taka dodatkowa warstwa ochronna. Także również jest to produkt moim zdaniem godny polecenia. Szkoda, że przestanie być dostępny na rynku. Ja na pewno zapasu robić nie będę, dlatego że przy ilości korektorów, jakie mam, jest nie sposób, że ja to w sensownym czasie zużyła. Także żadnych zapasów robić nie będę, ale polecam Wam sprawdzać właśnie, czy nie będzie jakiejś wyprzedaży, beki, no bo wiadomo, moim zdaniem warty na pewno jest produkt wypróbowania. Kolejny korektor, który miałam nadzieję, że będzie podobny do tego Skin Food, ale jednak okazuje się produktem troszeczkę inaczej, innym, jest korektor z Pixi. Pixi by Tetra i to jest Correction Concentrate Brightening Peach. Tak to wygląda, również jest słoiczek i kolor wydaje się być dosyć podobny do tego ze Skin Food, chociaż jest jak gdyby bardziej różowy i bardziej ciemny. Nadal tutaj
przestawieniu jednego do drugiego, chociaż ten z Pixie nazywa się Peach, to jednak dla mnie ten ze Skin Food bardziej jest Peach, a ten ze Pixie jest bardziej takim brudnym różem i jest delikatnie ciemniejszy. Konsystencja również nie jest taka sama, dlatego że ten z Pixie jest bardziej suchy, nie jest taki masełkowaty, nie jest ani tak masełkowaty jak Skin Food, ani nie jest tak masełkowaty jak ten z Becky. I tutaj on jest. I widzicie, mam nadzieję, że to będzie widać, że on jest dużo ciemniejszy niż ten ze Skin Food. No od Becky oczywiście. Ma zupełnie inny kolor i tak jak mówię, jest dosyć ciemny. I ja na początku, jak go kupiłam, to byłam z niego niezadowolona, bo stwierdziłam, że to jest w ogóle nie to, czego ja szukałam. I w ogóle nałożony pod całe oko wygląda tragicznie, bo jest po prostu za ciemny. Dopóki nie stwierdziłam, że ja źle na ten produkt patrzę, że wciąż, że jest to jednak znowu ten korektor, a nie concealer. I on znowu ma działać na zasadzie korekty koloru, a nie kamuflażu, czyli podobnie trochę jak ten z Becca. Tylko, że ten z Becca jest jasny i daje to rozjaśnienie, natomiast ten z Pixie ma działać typowo na redukcję właśnie takich sińców. I w momencie, kiedy zaczęłam go inaczej trochę używać, to zaczął mi się ten produkt podobać. Nie nakładam go, broń Boże, pod całe oko, dlatego że raz, że jest za ciemny, a dwa, że jest zbyt suchy i daje zupełnie odwrotny efekt od tego, jakiego ja oczekuję. Nakładam go, jak widzicie, ten słoiczek jest mały i ciężko tu w ogóle włożyć jest palec, także ja sobie też poświęciłam do tego jeden taki mały, płaski pędzelek i nakładam niewielkie ilości tylko i wyłącznie tutaj w te kąciki, tutaj gdzie mam najmocniejsze zasinienie. Nie nakładam go tutaj, dlatego że to nie ma większego sensu, on jest wtedy bardzo widoczny i obciążający, natomiast nakładam go centralnie tutaj, wiecie, jakby w bok nosa, gdzie jest, myślę, że większość z nas ma tutaj takie mocne, mocne zasinienia. I zauważyłam, że nawet jak już zakryję to zasinienie, to jakby cokolwiek tutaj się nie dzieje, jest mniej widoczne, mniej zwraca na siebie uwagę, kiedy zakryję to tutaj zasinienie. Także używam tego korektora tylko i wyłącznie do tego, żeby zakryć tutaj to zasinienie. I znowu bardzo fajnie mi się sprawdza połączenie tych korektorów, to znaczy ten nakładam tutaj w to zasinienie, a potem na przykład nakładam pod całe oko tą bekkę, która nie daje mi tyle krycia, ale daje mi bardzo ładne rozświetlenie. Także fajnie mi się sprawdza kombinacja tych dwóch korektorów albo jakiegokolwiek innego, mówię, tylko to nakładam tylko punktowo tutaj w te wewnętrzne kąciki. Także zależy, czy jaką macie budowę oka, gdzie macie te zasinienia, ten korektor absolutnie nie polecam do jakiegokolwiek korygowania tutaj pod okiem, dlatego że mówię, on pomimo tego, że ma niby postać takiego masełka, ale na oku w ogóle nie jest ani nawilżający, ani tłusty, on wręcz przeciwnie, on tak zastyga i przez co robi się stosunkowo trwały, ale no mówię, nie jest to produkt nawilżający, także fajny produkt też, ale pod warunkiem, że wiecie czego się spodziewać, że to nie jest tego typu korektor, który nakładamy sobie pod całe oko. Kolejna rzecz, Bye Bye Under Eye, czyli IT Cosmetics, osławiony produkt. Bardzo długo się zastanawiałam, czy go kupić. Przymierzałam się do niego chyba z rok, aż w końcu kupiłam, stwierdziłam, że raz kozi śmierć. Również oglądałam bardzo dużo tutoriali, różnych recenzji przez różne grupy wiekowe i generalnie większość osób wypowiadała się o nim bardzo pozytywnie. Ja kupiłam tą wersję Illumination, a nie tą podstawową, bo jednak stwierdziłam, że bardziej mówi się, że ta podstawowa daje więcej krycia, a ta z kolei więcej rozświetlenia. Nie wiem, ja wybrałam tą, która daje więcej rozświetlenia, dlatego że stwierdziłam, że jakoś mi szczególnie krycia nie jest potrzeba, chociaż tutaj też mam, że to jest full coverage i anti-aging i waterproof concealer. Słuchajcie, jak widzicie tubka, tutaj mamy 10,5 ml, również uważam, że bardzo duże opakowanie. Wygląda jakby było większe od tego słoiczka, może tu, ale tutaj jestem przekonana, że tutaj też jest 10 ml. No, mniejsza z tym. Słuchajcie, ja mam go w kolorze light. Wszystko to, co mówią, jeśli chodzi o wydajność tego korektora, to jest prawda. Tutaj jakąkolwiek ilość nie wyciśnięcie z tej tubki, to będzie za dużo. Naprawdę wydajność tego jest wręcz śmieszna, wręcz powiedziałabym przesadzona. Także ja wyciskam naprawdę niewielką ilość, taki wiecie co, łepek od szpilki, naprawdę łepek od szpilki, nawet to już jest za dużo.
I rzeczywiście ważne jest to, żeby ten produkt najpierw rozgrzać między palcami, dlatego że on jest tak gęsty, ma taką właśnie postać pasty, że jeżeli wyciśniemy i nałożymy go prosto pod oko, to będziemy musieli tą skórę ciągnąć i zanim on się rozpuści na tej skórze, to minie bardzo dużo czasu, także trzeba go wpracować i zobaczcie, jaką on plamę robi. On jest po prostu tak bardzo mocno wydajny. I teraz taki produkt nakładamy pod oko. Mam nadzieję, że tutaj będzie na tym swatchu widać. I on jest dosyć jasny. Ja mam wrażenie, że mimo wszystko on jest dla mnie za jasny. Chociaż ja z reguły przymierzam się do tych jaśniejszych korektorów. Lubię taki efekt rozjaśnienia. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko ten light jest dla mnie za jasny. I tutaj mści się trochę to, że nie można tych produktów zobaczyć na żywo, że nie można kupić próbek i w jakikolwiek to sposób przetestować. Tylko trzeba jak gdyby w ciemno kupować. Bo gdybym miała okazję przetestować, to sprawdziłabym sobie ten właśnie ciemniejszy, dlatego że wydaje mi się, że byłby dla mnie bardziej odpowiedni. Ja sobie trochę tutaj to nabuduję, żeby może pokazać Wam, o, tu jest on. Także jak widzicie, jest naprawdę bardzo, bardzo jasny. On ma bardzo ładny kolor, bo to jest taki jasny beż i podejrzewam, że jeśli chodzi o odcień, to będzie pasował w większości karnacjom, ale właśnie jest dosyć jasny. Słuchajcie, on rzeczywiście daje bardzo dużo krycia. Jest to chyba najbardziej kryjący korektor z tych wszystkich, które mam i które używałam w przeszłości. Naprawdę daje bardzo dużo krycia. I rzeczywiście ma postać takiego masełka, który czuć pod tymi palcami, że się rozpuszcza na tej skórze. Ale mimo wszystko tutaj moim zdaniem kluczowe znaczenie ma ilość nakładanego produktu. Dlatego, że jeżeli nałożymy go za dużo, to się będzie mścić. On będzie wyglądał ciężko, dlatego że on właśnie ma postać tak gęstej pasty. I jeżeli macie tą, wiecie, na młodych skórach, to tego nie będzie widać, ale na dojrzałych skórach, gdzie ta skóra jest nie dość, że sucha, odwodniona, to jeszcze bardzo, bardzo cienka. Nie wiem jak u Was, ale u mnie skóra pod okiem jest praktycznie cienka jak papier. I dla mnie ten produkt, ponieważ on jest tak gęsty i ciężki jak gdyby w swojej konsystencji, on mi bardzo tą skórę pod okiem tak obciąża. On mi jej nie przesusza, on mi nie uwidacznia zmarszczek, ale widać, że jest ta skóra po prostu taka obciążona. Dlatego tutaj kluczowe znaczenie ma ilość. Tutaj naprawdę tego trzeba nakładać bardzo, bardzo niewiele, bo inaczej ta skóra będzie wyglądała na obciążoną. Jeżeli uda nam się nałożyć odpowiednią ilość, czyli naprawdę minimalną ilość, to wówczas ten korektor będzie na oku wyglądał ładnie. On rzeczywiście bardzo ładnie kryje, bardzo ładnie rozświetla, delikatnie nawilża, no wygląda, tuż po nałożeniu wygląda bardzo ładnie. Natomiast w ciągu dnia sprawuje się różnie. Zauważyłam, że to ma dużo, ma to duży związek z tym, w jakim stanie w ogóle jest moja skóra i co robię danego dnia. Jeżeli moja skóra akurat przechodzi jakiś okres przesuszenia, odwodnienia albo po prostu za mało piję w ciągu dnia i moja skóra jest odwodniona, do tego na przykład jeszcze mam długi, męczący dzień, jestem w pracy, klimatyzacja i tak dalej, to moje oczy wyglądają na bardzo mocno przesuszone. Dużo bardziej niż na przykład przy użyciu tego ze Skin Food. Tak jakby ten korektor nie utrzymywał tej wilgoci w tej skórze. Natomiast jeżeli moja skóra jest ogólnie w dobrym stanie i jestem, wiecie, mam dzień wolny, nie przebywam w pracy, jestem też w miarę wyspana, nawodniona i tak dalej, to wówczas ten korektor przez cały dzień będzie wyglądał dobrze. Także on jest, powiedziałabym, taki dosyć kapryśny. Zdarza mi się, że to, że na przykład kiedy właśnie mam taki gorszy dzień i kiedy ten korektor nie wygląda zbyt dobrze, to mam wrażenie, że wszystko to, co było wilgotne w tym korektorze, wchłonęło się w skórę, a zostaje tylko ten bardzo, bardzo jasny pigment, który zbiera mi się tutaj na przykład w linii łez, tak? To się mówi w tej, wiecie, tutaj w tej takiej dolinie łez, o tak, nie linii łez, dolinie łez. I tutaj widzę taki zebrany ten jasny pigment, a po tej całej jakby tłustości, wilgoci tego korektora nie ma miejsca, nie ma śladu. Także mówię, to wszystko zależy od dnia, od nastroju mojej skóry i mówię, taki korektor na pewno jest fajny i warty jest przetestowania i jest na pewno wyjątkowy pod wieloma względami, ale w tym samym momencie jest dosyć kapryśny. Także dla mnie to nadal nie jest zastępstwo Skin Fooda, dlatego że ten Skin Food
on mnie nigdy jeszcze nie zawiódł, bez względu na to, w jakiej kondycji jest moja skóra, co robię danego dnia i czy mój dzień ma 8, 10 czy 20 godzin, ten korektor zawsze będzie wyglądał dobrze albo po prostu koniec końców zniknie spod tego oka, ale nigdy nie będzie wyglądał sucho, nigdy nie będzie uwydatniał zmarszczek, nigdy nie będzie się nigdzie zbierał i tak dalej. A z tym jest różnie, mówię, jest taki bardziej moim zdaniem kapryśny, dlatego uważam, że to nie jest zamiennik, ale mimo wszystko jest to korektor godny przetestowania. Słuchajcie, i to były takie cztery produkty, powiedziałabym, które najbardziej są zbliżone do tego ideału, to znaczy najbardziej zbliżony do ideału jest ten, a tamte pozostałe trzy są najbardziej zbliżone do tego, bo do ideału jest im daleko. I jednocześnie też wszystkie te produkty są, może nie tyle z górnej półki, bo Skin Food absolutnie z górnej półki nie jest, natomiast It Cosmetics i Becca to na pewno są kosmetyki droższe. Ten Pixi też nie był taki tani, chociaż to wszystko są oczywiście rzeczy bardzo, bardzo wydajne, więc mimo wszystko, moim zdaniem, nie wiem, no ten, one chyba kosztowały coś koło 20 funtów, ta Becca i ten It Cosmetics wydaje mi się, że też. Także koniec końców, to jest mniej więcej tak 100 zł, koniec końców to jest dużo, ale biorąc pod uwagę, że to są rzeczy, które podejrzewam, że wystarczą na rok, także inwestycja tak czy inaczej nie jest jakaś tam zatrważająca. No najtańszy z tego wszystkiego jest ten ze Skin Food, ale jednocześnie jest chyba najciężej dostępny, bo na pewno nie jest dostępny w każdej jednej drogerii, bo te czy Becca, no powiedzmy, czy Pixi, czy It Cosmetics podejrzewam, że będzie dostępny w większości drogeriach, Sephorach i tak dalej. Także to jest taka czwórka, powiedziałabym, z tych droższych albo gorzej dostępnych, nie wiem. Natomiast mam jeszcze trzy korektory typowo drogeryjne. I pomyślałam sobie, że fajnie by było w tym filmie również zawrzeć te typowo drogeryjne opcje, dlatego że raz, że one są łatwo dostępne, a dwa, że są po prostu tanie. Także myślę, że każdy z nich, każdy będzie mógł sobie te tańsze również opcje przetestować. Słuchajcie, zacznę od tego, który mi się sprawdza najlepiej. Jest to Eveline Cosmetics. Ja myślę, że ten korektor to już jest w większości Wam dobrze znany. Liquid Camouflage Waterproof Formula. Ja mam go w kolorze 02 Natural. Jedynka jest jaśniejsza. Odkrycie. Sprawdzałam i ta jedynka też jest dobra, ale daje właśnie efekt takich, nie wiem, takiego ducha trochę. Trójka z kolei bardziej jest na lato dla mnie, także ta dwójka dla mnie się najlepiej sprawdza i to przez cały rok. I to jest tak w ogóle moje drugie już opakowanie. Słuchajcie, to jest korektor w postaci tradycyjnie takiej szpatułki. I on również moim zdaniem daje całkiem fajne krycie i on również całkiem dobrze wygląda pod tym okiem. On nie jest tak bardzo nawilżający i tak bardzo treściwy jak jakikolwiek z tych, o których mówiłam przed chwilą, ale jak na wersję drogeryjną i jak na korektor taki w miarę tani, łatwo dostępny i o zupełnie innej formule niż te poprzednie, to uważam, że on i tak nie jest pod tym okiem tak bardzo wysuszający. On tuż po nałożeniu wygląda dobrze i aha, bo w ogóle te korektory właśnie drogeryjne typowo, ja często nakładam na jakąś bazę. I nie mam tu na myśli bazę pod makijaż, tylko bazę w postaci jakiegoś balsamu, czy dodatkowej porcji kremu, czy tego Egyptian Magic, czy jakiejś kropli nawet olejku, cokolwiek tłustego pod tym okiem. I zauważyłam, że te wszystkie właśnie typowo drogeryjne, te bardziej powiedzmy wysuszające korektory, one dużo lepiej wyglądają, dużo lepiej się też w ciągu dnia sprawdzają. Także tak jak mówię, taką bazę bardzo często sobie robię, ale nie pod te tłuste korektory, bo to by było za dużo, ale właśnie pod te takie bardziej, powiedziałam, powiedzmy, że wysuszające. Chociaż mówię, ten z Eveline taki wysuszający nie jest. W ciągu dnia widzę to, że ta skóra schnie i w ciągu dnia jednak te zmarszczki są delikatnie podkreślone. Natomiast tuż po nałożeniu i przez te pierwsze 2-3 godziny on wygląda pod moim okiem bardzo dobrze. Plusem tych korektorów drogeryjnych, nie chcę mówić, że drogeryjnych, bo to nie o to chodzi, ale tych trzech, które będę w tej chwili pokazywać, plusem jest to, że to są raczej takie formuły zastygające i bardziej o takim satynowo-matowym wykończeniu. Dzięki temu one dobrze wyglądają na zdjęciach, na filmach i tak dalej. Także ja też staram się o tym pamiętać, że za każdym razem, jak teraz siadam do nakręcania filmu, to staram się używać jeden z tych korektorów, bo zauważyłam, że to na kamerze po prostu lepiej wygląda. One się tak pod okiem nie błyszczą, dzięki temu też nie będą powodowały rozmazywania się makijażu czy maskary, nie będą też migrowały pod tym okiem. Moim zdaniem, nawet jeżeli normalnie
przypudrowujecie korektor, to tutaj nie widzę potrzeby nakładania tego pudru, bo one koniec końców delikatnie zastygają, wchłaniają się i one nie są już mokre pod tym okiem, także nie widzę potrzeby ich w ogóle przypudrowywania. Tak jak mówię, ten Zeveline z tych trzech, które mam Wam do pokazania, jest jakby najbardziej taki treściwy, najbardziej nawilżający i najlepiej wygląda przez najdłuższy czas, ale nie przez cały dzień. Drugi w kolejności to jest NYX, NYX Born to Glow. Słuchajcie, moim zdaniem to jest bardzo dobry zamiennik tego słynnego Maybelline Age Eraser z gąbeczką. Nie dość, że opakowanie jest bardzo podobne, bo tutaj też mamy produkt z gąbeczką, to moim zdaniem ta formuła i to, jak on pod okiem wygląda, jest bardzo podobne, jeśli nie identyczne. Ja tego z Maybelline używałam swojego czasu i to nawet chyba kilka opakowań. Przestałam używać dlatego, że Maybelline to nie jest firma cruelty free. Także cieszę się, że znalazłam zamiennik, dlatego że ja bardzo lubiłam tam ten korektor, dlatego że on również pod okiem wyglądał ładnie. Nie robił mi takiej sahary pod tym okiem, nie był tak mocno wysuszający, ale bardzo ładnie tą skórę, tak on właśnie koloryt ujednolicał i jakby ją wygładzał. Też ładnie wyglądał na zdjęciach i dokładnie tutaj jest to sama historia. Aplikator rzecz gustu, ja osobiście lubię ten aplikator, wcale nie używam, że to jest jakoś tam szczególnie niehigieniczne, dlatego że ja nie widzę różnicy w gąbce niż w tym aplikatorze, który wyciągamy, było nie było, dotykamy skóry i wkładamy go z powrotem, także jeśli chodzi o mnożenie się bakterii, to czy tu, to jest chyba to samo wychodzi, nie wiem. No ale wiadomo, tą gąbeczkę można sobie ściągnąć, bo to nie o tą gąbkę chodzi, tylko o tą formułę. Formuła jest kremowa, ładnie się rozprowadza, również daje stosunkowo ładne krycie. I myślę, że dla większości osób on będzie komfortowy. Tak jak mówię, moja skóra pod okiem jest ekstremalnie sucha i odwodniona, dlatego tego typu korektory, one tak czy inaczej nie wyglądają u mnie dobrze przez wiele godzin. Także ja, nawet jeżeli zrobię sobie tą tłustą bazę pod spodem, to i tak po kilku godzinach ta skóra pod okiem wygląda na przesuszoną. Ale mówię, z tych drogeryjnych to uważam, że jeszcze nie jest źle. I trzeci, jaki mam Wam też do zaoferowania, to jest Elf. Ja wiem, że Elf jest w tej chwili już dostępny w Polsce, chyba w Douglasie, tak mi się wydaje. I Elf ma bardzo słynny korektor Camouflage, Camo Concealer, o tak, Camo Concealer, który jest znany od lat i opowiadano o nim na YouTubach już od lat. Natomiast jest nowsza jego wersja, czyli to jest Hydrating Camo Concealer. Ja tamtej oryginalnej wersji nigdy nie używałam, natomiast kupiłam właśnie tą wersję niby nawilżającą. Opakowania wyglądają tych korektorów dokładnie tak samo i zresztą wygląda też jak i ten z Eveline, ale właśnie jest większy, no tak, jest troszeczkę większy. No ale to już jest tam zupełnie nieważne. Słuchajcie, ten korektor był naprawdę bardzo tani, bo wydaje mi się, że on kosztował 4 albo 5 funtów, 4 chyba funty. Opakowanie klasyczne, znowu ze szpatułką. Słuchajcie, Hydrating, on rzeczywiście z tych wszystkich korektorów drogeryjnych, znaczy tych trzech, które w tej chwili pokazuję, on ma tą konsystencję taką najbardziej mokrą. I to czuć, jak się nakłada ten korektor, że widać, że się nakłada taki kremowy korektor, ale jednak czuć, że ta formuła jest taka bardzo, bardzo mokra i jak się ją nawet rozpracowuje pod tym okiem, to czuć, że ona jest taka bardzo, no niby mocno nawilżająca, niby mokra. Ale przez to, że ta formuła jest dosyć cienka, to ona się jednak dosyć szybko wchłania i przez to właśnie nie zostaje nic po tym takim nawilżeniu. Także z tej całej trójki ten z Elfa dla mnie jest najbardziej suchy pod okiem. Chociaż i tak nie jest źle jak na korektor drogeryjny, bo mówię, kiedyś używałam innych drogeryjnych korektorów i one wszystkie tuż po nałożeniu wyglądały bardzo, bardzo źle, bardzo wręcz czułam takie ściągnięcie pod okiem. Tutaj tego ściągnięcia nie czuję i mówię, nie wygląda to źle, ale z tej trójki to mimo wszystko, że ten, który niby obiecuje nawilżenie, ale tego nawilżenia daje jak gdyby najmniej, dlatego że ta formuła też jest taka bardzo cienka, taka bardzo wodnista. Także słuchajcie, taka trójka drogeryjna, z tej całej trójki najbardziej Wam polecam ten z Eveline, bo mimo wszystko uważam, że jest bardzo dobry. Jeżeli lubiliście kiedyś Maybelline, ten z gąbeczką, to tutaj macie cruelty free zamiennik, który uważam, że pod względem formuły i samego aplikatora zresztą też jest bardzo podobny. Natomiast jeśli rzuci Wam się gdzieś w oko Elf,
to ten korektor uważam, że też jest godny wypróbowania, bo mówię, sama formuła nie jest zła, tylko wszystko zależy od tego, jak bardzo macie suchą tą okolicę pod okiem i jak dużo tego nawilżenia potrzebujecie. I tak jak mówię, te właśnie wersje, te trzy, one pod okiem dają takie bardziej suche wykończenie, dzięki temu są bardziej przychylne zdjęciom, natomiast te wszystkie takie właśnie tłuste formuły, bo powiedziałam o tym przy okazji Skin Food, ale to się tyczy zarówno tej Becky, jak i tego z It Cosmetics, one pozostają pod okiem takie trochę mokre, trochę błyszczące i niezbyt dobrze wyglądają na zdjęciach, także to też trzeba brać pod uwagę. Słuchajcie, to by było na tyle. Ja sobie tych korektorów teraz będę używać i nie wiem, jest jeszcze kilka na rynku, które bym chętnie przetestowała, ale na razie chyba nie będę kupować nic więcej, dlatego że to, co mam, to chyba mi wystarczy na ze 2 lata co najmniej używania. Także dajcie znać, czy któryś z tych korektorów znacie, czy używacie. Dajcie mi koniecznie znać, czy znacie ten ze Skin Food, bo ja o tym korektorze to już mówię od kilku lat praktycznie. Jestem ciekawa, czy ktokolwiek z Was zakupił ten korektor z mojego polecenia i jeśli tak, to czy Wam się sprawdza, czy nie, bo mówię, dla mnie to jest coś najbardziej zbliżone ideałowi. A jeżeli macie jeszcze coś do polecenia z takich typowo tłustych formuł, masełkowatych, bardzo mocno nawilżających, to też mi dajcie znać, bo jeżeli mi polecicie coś takiego, to być może jeszcze na coś tam się skuszę. Serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam oczywiście do komentarzy, do subskrypcji, do łapek w górę, a ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!